Co on, ona teraz robi? Witam serdecznie, kochani Państwo, na czytaniu z kart Lenormanda. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj mam do wyboru dwie grupy. Zanim zaczniemy, witam oczywiście wszystkich widzów i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam również do komentowania, do lajkowania z kciuczkiem w górę i do pisania mi maili, jeśli potrzebujecie wróżb prywatnych. Zapraszam na wróżby indywidualne, prywatne, które robię na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć osobistych oraz Waszych konkretnych problemów. Kochani Państwo, teraz mamy do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa to aniołek niebieski i druga grupa to serduszko czerwone z napisem I love you. Wybierzcie sobie przedmiot, który przyciąga Wam oko, magnetyzuje i zaczynamy od pierwszej grupy. Co on teraz robi? Tutaj on jest gdzieś jakby w naturze. W naturze gdzieś szuka spokoju, harmonii, zadowolenia. Być może też rozmawia gdzieś, telefonuje z rodziną. Szuka spokoju. Szuka wewnętrznego balansu, jakby tutaj w naturze, w słońcu, na zewnątrz gdzieś. Na zewnątrz i również być może z jakąś kobietą, ponieważ tutaj jest karta kochanki lub jakiejś kobiety. Być może z kobietą się spotkał, spod znaku bliźniąt, wagi lub wodnika, czyli żywioł powietrza. Jest tutaj w naturze, być może jest na spacerze, czyli spacer w naturze i harmonia. No, lilie też mówią oczywiście o seksualnej, jakiejś intymnej sytuacji. Jeśli tutaj jest z jakąś kobietą, no to być może chodzi o intymną sytuację i jakieś sekrety, o których właśnie nie wiesz. Ale może być również po prostu to, że jest po prostu w naturze, szuka jakiegoś balansu. Szuka spokoju w naturze, na słońcu, na zewnątrz, być może w ogrodzie, czy na spacerze gdzieś. No ale ta karta też oznacza, albo chce pozytywnych przemian, chce sobie coś przemyśleć, żeby coś zmienić na pozytywne, ale również ta karta może oznaczać, tak jak mówię, kobietę o
jasnych włosach, spod żywiołu powietrza. Jasne albo siwawe włosy, ale jasne, może być to też naturalnie osoba starsza od niego lub może rozmawiać z jakąś oczywiście kobietą z rodziny, ponieważ tej jasne, siwe włosy to może być też ktoś z rodziny, matka lub ktoś właśnie starszy. No albo może być to oczywiście jakaś inna kobieta, z którą będzie tu miał intymności, ponieważ lilie to nie tylko balans, spokój, serdeczna atmosfera, harmonia, ale również intymna sytuacja i seksualna. Także oczywiście karty mają nieraz więcej znaczeń. Ale na pewno gdzieś jest na spacerze, na zewnątrz, w naturze. Także tutaj jest piękna pogoda, piękna atmosfera. Szuka być może harmonii, romantyzmu. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Co on teraz robi? Co on teraz robi? Co on teraz robi? Tutaj jest jakieś dziecko, kobieta, być może starsza kobieta, koniczyna, czyli szczęście i tutaj jakaś rodzina może, rodzinna atmosfera. Lilię mogą też mówić o rodzinnej atmosferze, ponieważ tu mamy dziecko, kobietę jakąś. Szczęście, jakieś tej problemy, konflikty do wyjaśniania. Być może tu z kobietą, czy z dziećmi. I rodzina. Rodzinna atmosfera. Ciepła, serdeczna. Ale również jakieś frustracje, jakieś problemy do wyjaśnienia. I tutaj być może sprawy finansowe, ponieważ mamy tutaj tego niedźwiedzia, to też oznacza sprawy finansowe, które tutaj są wyjaśniane z tą kobietą, może matką dziecka lub rodziną ogólnie. Czyli tutaj są, powiedziałabym, jakieś szczęśliwe, rodzinne rozmowy, wyjaśnianie spraw. Także sprawy rodzinne, ale które są pełne harmonii, balansu, serdeczności, rodzinnej atmosfery. Szczęście w rodzinie, ale też dużo jakieś, nie wiem, może kłótnia, frustracja. Coś wyjaśniane jest. Pogodzenie się, wyjaśnianie spraw. Być może chodzi o finanse, ponieważ tutaj ten niedźwiedź właśnie to jest zamożna osobowość. Być może sprawy rozwodowe, ponieważ niedźwiedź mówi też o sędzi, adwokacie, urzędnikach, dobrze sytuowanych, starszych, jakichś osobach urzędowych, tak, oficjalnych. Także może tutaj rozmowa o jakichś sprawach urzędowych, o finansach z tym związanych, jeśli chodzi o dziecko czy dzieci.
W każdym razie tu jakaś rodzinna sprawa do wyjaśnienia. Rozmowy, czy przebywanie z rodziną, telefonowanie z rodziną, rodzinne grono, tak? Czy wizyta w rodzinie, czy wizyta rodziny. W każdym razie są takie sprawy rodzinne. Dziękuję bardzo. Napiszcie mi, czy się zgadza, jeśli się dowiecie. I do usłyszenia już wkrótce.